Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale. Proszę Państwa, kochani, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, jakim jest Dzień Kobiet. Mamy dzisiaj 8 marca i póki Ania się kąpie, to ja szybko wybywam z domu, póki mnie w ogóle nie słyszy, jak ja rozmawiam. I jadę dla niej po dwie rzeczy, jedna oczywista, druga nieoczywista, ale tą drugą prawdopodobnie dostanie dopiero pod koniec dnia i nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie w restauracji lub jeszcze przed restauracją, do której ją zabieram. Dlatego zapraszam do tego vloga i miłego dnia. Idę, papa! I tak myślę o dniu kobiet, że zamiast swojej kurtki wziąłem Ani, w ogóle mamy bardzo podobne kurtki. Muszę się wrócić. Yeah. A good shot to get light to the sheep, least nice, but nah, he ain't nice underneath. Got a price on the leash, I don't trust when he speak. Be sound a real spite for the meat. Boy, I bleed with the best, got the people, the eagle and downs, I done feed with the flesh, tryna smeagle the rain. She believe that I'm blessed, got a speed to the left. All of my clothes, I be eager to mesh, oh no. Might put her on a roster. I bet she gon' dread it, take all my betters, run through it like betters. Might make her a tenant, the way that she moving it, highly a tenant. She speak a little Spanish, and so does a man, I can tell by his. Ojejciu. I zanim gdziekolwiek wyjedziemy, to pierwszy przystanek będzie kawą, ponieważ u nas zabrakło ziaren, tylko dla Ani starczyło, także ja udostępniłem kawkę dla Ani, a ja tutaj pod moim ukochanym blokiem mam taki włoski sklep z takimi dobrociami i nie wiem, dzisiaj jakoś nie mam wenet w ogóle do mówienia, jakoś coś mi się chyba stało. No, dobra, teraz się obudzę. Dobra, rozbudziłem się, mam nadzieję. Nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę dzisiaj jest tak fajny dzień, a ja jestem jakiś taki przytłumiony. Ale dobra, jeszcze to naprawimy. Mamy dopiero 9 rano. Znaczy dopiero, w sumie to już. I lecę teraz Ani po kwiaty. Chciałbym jej kupić taki ładny bukiet. Żeby to nie były na przykład takie typowe róże, ale na przykład taki ładny bukiet z różnymi rodzajami kwiatów. Także chodźcie ze mną. I moi drodzy, mamy to. Nie mam pojęcia, co to są za kwiaty, ale one są tak piękne, one są tak ładnie fioletowe, że stwierdziłem, że biorę. To będzie na pewno coś innego niż to, co zazwyczaj Ani kupuje, także powinna być zadowolona, mam nadzieję. Ten bukiet spodobał mi się najbardziej. Jak macie pojęcie, co to są za kwiaty, bo w sumie nawet nie pytałem pani, to dajcie znać, ale ładnie to bardzo wygląda. One trochę jak stokrotki wyglądają, zaraz wam pokażę. One trochę wyglądają jak stokrotki, widzicie? Także nie wiem, może to jest stokrotka, jakiś inny rodzaj. Nie mam pojęcia, jakaś taka gigant stokrotka. Dajcie znać, co to może być za kwiat. W ogóle miałem teraz akcję, jak szedłem tutaj na parking z kwiatami i wiecie, ze wszystkim w ręce i też z aparatem, to wypadł mi telefon i dosłownie pani na centymetry praktycznie najechała telefon swoim samochodem. Krzyknąłem na całą ulicę, żeby stanęła. Poprosiłem, żeby się cofnęła i telefon wyjąłem spod samochodu, ale naprawdę było to straszne przeżycie. Nie chciałbym, żeby mój telefon nagle został zepsuty, także uff. Aktualnie jestem pod domem i miałem w planach jechać w jeszcze jedno miejsce, ale zapomniałem, że tak, a Ania ma kosmetyczkę, ja mam poprawę tatuażu, totalnie to mi w ogóle wypadło z bani. Wiecie, poprawię sobie tą kolumnę tutaj, ponieważ mi już trochę wyblakła, no i nie poprawiałem tego, także trzeba to zrobić. I kolejna sprawa jest taka, że ja później mam tutaj nagrywki również z naszym wideografem Sebolem i ja i tak będę w tamtym miejscu, dosłownie będę dwa kroki od tego miejsca, do którego chcę iść i coś zrobić, żeby to zapakować i potem dać Ani, ale powiem wam genezę tego prezentu troszeczkę później. Dzień kobiet dzisiaj. Ale każdy pięknie się dowie. Proszę, chciałem coś innego niż zawsze. Dziękuję. Teraz trafiłem? No. Ja nawet nie wiem, co to są za kwiaty, wiesz? Ja też nie, są śliczne. Dziękuję. Czego, myszko? Dziękuję.
I moi drodzy, jeszcze jedna akcja związana również z wami, a mianowicie kilka vlogów temu powiedzieliśmy, że robimy wyprzedaż szafy. I dodatkowo też oddajemy ciuchy dla potrzebujących i zapytałem się was, czy nie znacie takiej rodziny. Na szczęście, dziękuję wam wszystkim z osobna oczywiście, pisało do mnie kilka osób, między innymi Daniela, która opisała mi sytuację pewnej rodziny. Taką paczkę właśnie oddajemy dla Danieli i Daniela bierze te rzeczy i zawozi tej rodzinie. I tyle wiem, że to jest mama, która zajmuje się domem, wychowuje kilkoro dzieci, tata pracuje, ale jednak tam w domu się nie przelewa i dlatego taka paczka z tymi ciuchami idzie do nich. Jeśli będzie opcja, to ja się już z Danielem umówiłem, że dzisiaj je to zawiozę, jeśli się wyrobimy ze wszystkim, a jeśli nie, to zapewne dopiero na początku przyszłego tygodnia. Wiem, że jeszcze do tej paczki chciałbym dopakować kilka rzeczy, dlatego serdecznie wam dziękuję za reakcję i że faktycznie mnie słuchacie i chcecie pomagać. No, naprawdę bardzo wam dziękuję. No i super, no i mam nadzieję, że takich akcji będziemy robić więcej. No, dlatego siła internetu jest jak zwykle niezawodna. Wreszcie przyszły po dwóch tygodniach oczekiwania moje lampy. Nie tylko dzisiaj ty masz Dzień Kobiet, moja droga. Także tak, ja zaraz się będę tym zajmował, ale nie, ty... Nie, jak je zajmował? Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc się mną zajmujesz, a nie pracą i lampami. Dlatego idziemy na kawę i cynamonkę. No i teraz nie odmówię, bo wyjdę na Hama, także... Tak, kochanie, pakuj się, jedziemy na cynamonkę i na kawę. Nie mogę się tego doczekać. Lampy zostawię i otworzę je później. I tak, moi drodzy, mamy to. Na pewno się nie domyślacie, co to może być. I dobrze, że tutaj nie prześwituje kartka, bo sam poprosiłem pana w drukarni, żeby mi to wydrukował na takim grubszym papierze, żeby też Ania przypadkowo nie zobaczyła, czy nie podpatrzyła, co może ona sobie wybrać. Dlatego jeszcze potrzebuję kopertę, a jeśli koperty nie znajdę, to po prostu dam Ani to w takiej formie, oczywiście obrócone do góry nogami, tak jak jest teraz, i będzie miała wybór. Widzę, że teraz to światło w samochodzie takie trochę dramaturgii dodaje, ale nie będzie tutaj żadnego dramatu, tylko będą same fajne rzeczy. Także moi drodzy, ja właśnie byłem w Empiku, kupiłem koperty. Te rzeczy wrzucę w koperty, w dwie, i Ania będzie losować. A co będzie losować? A mianowicie geneza tego prezentu jest taka, że Ania chyba z 15 razy w tygodniu nabąkuje mi o 10 różnych miastach, gdzie ona kto nie chce pojechać. I stwierdziłem, dobra, pojedziesz, moja droga, tylko będziesz musiała sobie wylosować. Tak jak ja ostatnio losowałem na urodzinach, czy jadę do Włoch, czy do Włoch. Ona oczywiście wam mówiła tam wcześniej, że miałem do wylosowania tylko jedną opcję. Tak tutaj będzie miała do wylosowania dwie różne. Ale te 10 czy 15 różnych miast mieści się tylko w dwóch krajach, ok? Co wybierze? Zobaczymy, mam nadzieję, że wybierze ten kraj, do którego ja bardziej chcę jechać, ale oczywiście nie będę jej niczego podsuwał bardziej, co mi się podoba, tylko ona ma to wybrać. Zagramy sobie w taką fajną grę. Mam nadzieję, że się jej taki prezent spodoba. Ona sobie oczywiście wymyśli, kiedy ona chce jechać, tak? Czyli datę i miejsce. To wszystko zależy od niej. Ja nic nie mówię, ja tylko kupuję i zabieram ją w podróż. Pozwólcie, że przy was rozpakuję do jednej koperty. Leci jedna flaga, mam nadzieję, że tu nie prześwituje, tego nie widać. I lecimy z kopertą numer 2. Mamy dwie koperty, wsadzamy je tutaj, cały czas myślę, że to prześwituje. Wsadzamy je tutaj, bo chcę, żebyście wy też mieli fan z tego i czekali, o co Michael wymyślił, o ho ho. Jest Dzień Kobiet, wstajemy się, ogarniamy. Ja myślałem, że ty jesteś już gotowa, czekasz na mnie. Halo, halo, moja droga, co się dzieje? Nic, ja mam po nagrywkach pełna energii. Tak, zobaczymy. Tak, i jeszcze dzisiaj idziemy w jedno miejsce po restauracji, a mianowicie zabieram cię do kina na Anyone but You, tak? Tak. Tak? No. Miałam na ten film iść z koleżanką. Nie widzę tej ekscytacji. No ani... bardzo się cieszę, dziękuję. No.
miałam na ten film iść z koleżankami jakieś 3 albo 4 dni temu, ale tak jak wam mówiłam, byłam bardzo niedysponowana przez moje plecy, a naprawdę teraz odżyłam, już jest dużo, dużo lepiej, więc Majka zrobił mi niespodziankę i mnie tam zabiera. Jestem bardzo szczęśliwa, bo bardzo chciałam obejrzeć ten film, a one już widziały i by ze mną drugi raz nie poszły, więc cieszę się, że idziemy. Masz w kurtce? Nic nie mam, przestań. No cały czas coś tam patrzysz. No nie patrzę, tylko poprawiłem raz i zauważyłaś. No i co tam jest? No nic. No powiedz mi. Spokój, chodź, idziemy. Powiedz mi, co masz? Condition life saver meant money made bad like a man. Send a behavior cause baby gonna give me that again and again. I repent. Capital bleed on when the man. O Jezu, jak jest zimno! Odpalamy, podgrzewamy sobie... Ja chcę grzdówkę! Tak, podgrzewamy sobie dupkę. Czekaj, musimy sobie zapalić światło. Raz, dwa, o, czekaj. Teraz... Światek. Od pana Mateusza. Od pana Mateusza. W ogóle w restauracji Warszawa Wschodnia był pan Mateusz Gessler sam w swojej osobie. Co prawda nie gotował, nie musiał, bo dania były przepyszne, ale namówił mnie na ślimaki i to jest odkrycie jakieś, co nie? Że, tak. Że tobie ślimaki posmakowały, to ja jestem w ogóle w szoku. Ja również, bo nie lubię takich wymysłów, a to sama cię zachęcałam do tego, żeby spróbować. Dokładnie. I w ogóle właśnie zastanawiając się, pan Mateusz mówi, musicie najpierw posmakować, bo jeżeli wam nie zasmakuje, to tego nie zjecie, a ja tego nie chcę, więc nam przyniósł po małym ślimaczku, żebyśmy sobie posmakowali i dopiero zamówiliśmy, ale naprawdę dobre. I samo w sobie to, że chodził po tych gościach. Tak, bo takim trochę wodzi rejem. Dobra, moja droga, bo cały czas się na to patrzysz i ja też się na to patrzę. Wiesz co to jest? Nie. To dobrze. Mam się bać? Nie, nie bój się. A kiedy to wymyśliłeś? Już jakiś czas temu. Tak? Tak, tak. Mówiłem ci, że mam asa w rękawie. Ja myślałam, że kwiaty są asem w rękawie. Nie, kwiaty to wiesz, kwiaty dostajesz praktycznie co 3 dni. Co tydzień. Co 4. Dobra, mów co to jest. Jestem bardzo ciekawa. Masz do wyboru kopertę jedną i kopertę drugą, czyli masz do wyboru dwie koperty. One na szczęście nie prześwitują. I czekaj. Nie patrz się. Tak, nie prześwitują. I musisz sobie wybrać jedną z nich, ok? Jeżeli wybierzesz jedną, to już nie powiem, co było w drugiej. Okej? Okay? Naprawdę? Tak, nie powiem ci, nie ma takiej opcji. Wybierasz jedną i to jest twój również prezent na Dzień Kobiet. Ej, stresuję się teraz, dobra. Tylko wybierz dobrze, bo nie ma odwrotu. Jestem nieugięty w tym. Ene, do, erika, faka, trombo, bomba, ósmy smak, deus, deus, kosmoteus i morele, bax. Biorę tą. Tamtej nie ma. Tamtą... Nie! Wybierasz sobie miejsce, datę i miasto, znaczy miasto i datę i zabieram cię jeszcze w podróż. Ty mi mówisz od dłuższego czasu, w sumie mówisz mi przynajmniej 15 razy w tygodniu, że chcę jechać albo do Francji gdzieś, w jakieś tam miasto, tam to Paryż, były Włochy. A tam nieważne co tam było. I... Proszę, nie jest to Dubaj, jak ty mi to jak temu zrobiłaś, ale... Jest Dubaj był na walentynki, ale, to jest Dzień Kobiet. Ale, ale Francją też się nacieszysz, mam nadzieję. Ale to jest za dużo. Moim zdaniem Dzień Kobiet liczy się gest, przyniesienie kwiata, danie buziaka. Dobra. A ja dostałam dzisiaj tyle prezentów. To będzie na ten, na przyszły Dzień Kobiet. Dobra, musimy się tak umówić. Dobra, proszę. Łap. Dziękuję. Proszę. Kocham cię. A ja cię. Jestem twoją kobietą. Jesteś. Jedną, jedyną, najważniejszą, już jej nie zmienisz? Tak. Tu przy wszystkich to deklaruję. Kapeluszek. No paluszek. Proszę. No, także... Jedziemy do Francji! No wiem, gdzie chcesz pojechać i po co chcesz pojechać, także już, no to już ty sobie sama powiesz. Czy jesteś gotowy na romansidło? No chyba nie. Tylko nie zaśnij.
Obiecaj mi, bo często jak ty oglądasz moje filmy... Michael, nie! To jest film romantyczny. Zjedliśmy, jestem najedzony. To jest idealna pora do spania. 21 godzina. Ty nigdy o takiej godzinie nie idziesz spać. Nie oszukuj, bo jak ja idę spać o 23, to ty jeszcze grasz w FIFA 3 godziny. Dwie. No, dobra, także nie śpimy, oglądamy. Tak, nie chcę to obejrzeć, bo wiem, że na TikToku straszny był na to trend. Dalej w sumie jest. Dalej jest. Tak, ale ludzie mają podzielone zdania, bo też często widziałem komentarze, że 4 na 10 film. Tak? No. Nie, to wydaje mi się, że ja będę miała większe odczucie. Może ty mniejsze, ale ja większe. Ale wiem, że dużo dziewczyn po zobaczeniu tej aktorki, jak ona wygląda, zapisała się na siłownię. Zapisali. Może ja też się zapiszę. Wrócił z niedzielnego spotkania z kim? Z kuzynką? Z koleżanką? Nie wiem, jak nazwać. Nie, moja kuzynka. Nasi rodzice długie lata byli dobrymi przyjaciółmi w Grecji, w Atenach. I ona, Kasia, wyjechała z Aten, jak miała 6 lat. No ja tam jeszcze oczywiście zostałem. Także ona co nieco pamięta te Ateny, ale jednak musiałem trochę też poprzypominać. Skorzystałam i tutaj od razu powiedziałam Michaelowi, że jak będzie wracał, to proszę go o jedną rzecz, bo byliśmy tam w Dzień Kobiet i w Dzień Kobiet już nic nie było. Było wszystko wyprzedane, a ja od kilku dni marzę o cynamonce, którą jedliśmy w walentynki w Bakken. Tak? Bakken albo bacon. No ja mówię bacon, ale powinno się chyba mówić bakken, także już się nauczyłam, dlatego przywiozłeś mi, tak? Tak, proszę. A jest dużo polewy, tak jak lubię. Jest dużo, pani ci specjalnie zebrała ci z tacy, czyli z reszty z cynamonek, z której spływał ten syrop. I polała na moją? I polała na twoją. To robimy kawkę. Ale były ostatnie 3 cynamonki, także schodzą jak... Dzisiaj się udało. Świeże bułeczki. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Troszkę się pobrudziło, nieważne, ale uwielbiam ją! Chcesz połowę? Podzielę się z tobą, bo ja całej nie zjem. Tylko teraz mam trochę dużo do roboty i wiem, że jak przejem się słodkim, to zaraz będę miał spadek energii i będę taki ospały. Czyli wolisz najpierw praca, później cynamonka? Zjem sobie 2 gryzy maksymalnie, wypiję kawę i lecimy działać. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ja jutro cię opuszczam? Tak, bardzo mi przykro z tego powodu. Cieszysz się, prawda? Tak. Zostajesz sam? Nie, będę płakał. Będę tęsknił. Dlaczego faceci są tacy? Jak Michael wychodzi gdzieś na wieczór, to ja naprawdę jestem smutna, a jak gdzieś wyjeżdża, to jestem w ogóle strasznie smutna. A jak ja gdzieś wychodzę albo gdzieś wyjeżdżam, to właśnie on jest taki szczęśliwy. Czy to no znaczy, żartuję, że mnie nie kochasz po prostu? Kocham cię. Nie kochasz mnie. Kocham, ale po prostu... To jest jedna noc, przecież nie będę do domu płakał, no. Mam kogoś, kto będzie bardzo tęsknił, tak? Ty będziesz tęsknił za mną i będziesz płakał i czekał pod drzwiami, jak wrócę. Zajmiesz się nim, żeby nie tęsknił za mną? Bo ja wiem, jak on przeżywa takie rozstania. Pójdę z nim na spacer i o tobie zapomni. Taka jest prawda. I moje drogie panie, jeszcze wam nie składałem życzeń na Dzień Kobiet, a powinienem zrobić to w ogóle na początku vloga w Dniu Kobiet. I oczywiście, moje drogie panie, wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was. Dużo zdrówka, pomyślności, szczęścia i cierpliwości do nas mężczyzn, bo wiem czasami jakimi ciężkimi osobami potrafimy być. I jak to mawia pewne takie powiedzenie, z wami źle, ale bez was jeszcze gorzej. I chyba na tym przystanę. Także kochamy was, moje drogie panie. I co, dziękujemy za tego vloga, mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się już w kolejnym niebawem. Także ciao!